Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę bohaterów dzisiejszego wieczoru, pana Krzysztofa Zanussiego i jego małżonkę Elżbietę Grocholską Zanussi. Zapraszamy. Proszę. Proszę. To była już trzecia część bilansu kwartalnego. Pan Zbigniew Graca, maestro z orkiestrą Romantika. Zapraszamy Państwa na fotele. Oczywiście to nie koniec Państwa roli. Tutaj będzie bardzo rozbudowana. Szanowni Państwo, ochłonęliśmy troszkę po tym wstępie i tym muzycznym akcencie. Teraz już w spokoju chciałbym Państwa serdecznie przywitać i wyrazić swoją radość, że na sali jest tak wiele znakomitych osób. Przede wszystkim powitać pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i panią prezydentową Annę Komorowską. Naprawdę jest to wielki, wielki zaszczyt dla tego domu, ale także wszystkie inne wielkie gwiazdy, które tutaj zaraz się pojawią, są wśród Państwa. Gwiazdy kina, to jest najważniejsze, żeby złożyć hołd naszemu bohaterowi. No i wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Są przedstawiciele wielu środowisk i artystycznych, i naukowych, a także kochani nasi mieszkańcy Ożarowa i powiatu warszawskiego zachodniego. Przyszliśmy tutaj dla mistrza naszego kina, dla pana Krzysztofa Zanussiego. Państwo mają mikrofony i chciałbym, żebyście Państwo skorzystali z nich, mieli cały czas przy sobie. A ja pozwolę sobie zadać kilka pytań. Kiedyś była taka audycja mini-max, minimum mowy, a maksimum muzyki. To tą muzyką, żeby była właśnie Państwa mowa. Chciałbym zadać kilka pytań. Proszę możliwie szeroko nam na nie odpowiedzieć. Chciałbym taką retrospekcję tutaj zrobić w tej chwili, bo kiedyś, pamiętam, byli tutaj Państwo pendereccy na tych fotelach. Ciągle mi ludzie wspominają tą rozmowę, ciesząc się, że taka była, ale najważniejszą rzecz, którą wspominają, to to, że pan Penderecki lubi kaszankę. Czy pan też lubi polskie dania, panie Krzysztofie? Czy to jest też jedzenie wielkich? Proszę pana, o tym, że lubię jedzenie, to świadczy moja dusza, więc tu nie ma tajemnic do ukrycia. Co do tego, które z tych jedzeń jest polskie, to nauczyłem się ostrożności, bo myślałem, że bigos jest polską potrawą i tak nazwałem. Właśnie do tego zmierzałem. Otóż okazuje się, że nie jest, to jest francuski szukru, któreśmy pokroili na drobne kawałeczki, ale to jest właściwie to samo z importu z Alzacji. Żurek podobno jest szczerze polski. No bardzo lubię żurek, to prawda, ale nad wszystko lubię majonez, on jest całkowicie niepolski, ale co zrobić, to jest rzecz wspaniała. Ja nawiązuję do tego właśnie bigosu, ponieważ pan profesor Krzysztof Zanussi napisał książkę chyba w 2004 roku, jak wstępowaliśmy do Unii, pod tytułem Nie zginie bigos w rodzinnej Europie. Oczywiście odczytujemy jako metaforę, nie tylko ciekawostkę i pana ulubione danie, ale metaforę, że ta nasza kultura polska, rodzima, nie zginie w Europie. Skąd się biorą te
wszystkie sceptyczne opinie w tej chwili. Jak pan myśli, jako nie tylko reżyser, ale filozof, myśliciel, dlaczego tak dużo sceptycyzmu jest w tej chwili w stosunku do tej naszej wspólnej Europy? Wie pan mnie obdarzył takim zaufaniem, że ja teraz boję się powiedzieć cokolwiek. Ale powiedział pan w tej książce. No tak, ale ja to mówiłem w momencie, kiedy wstępowaliśmy do wspólnoty europejskiej i było to naszym wielkim narodowym zadaniem, żeby wrócić do siebie, bo byliśmy zawsze Europą i II wojna światowa, właściwie układy jałtańskie, oderwały nas od zachodniej Europy, której jesteśmy ważną częścią. A to, że cała zachodnia Europa w tej chwili przeżywa jakiś moment wahania, jakąś rozterkę, może jakąś refleksję nad tym, że może nie całkiem w dobrą stronę poszliśmy jako najwyżej rozwinięta cywilizacja i kultura ludzkości, no to tylko jest dowód, że jesteśmy krytyczni i umiemy na siebie patrzeć krytycznie. I my Polacy w tym też powinniśmy brać udział, to znaczy krytycznie patrzeć na to, czy ten świat nielimitowanego wzrostu i nieustannej konsumpcji, świat wiecznego karnawału, to jest naprawdę ten wymarzony świat i że w tym świecie można się rozwijać. Myślę, że bierzemy udział w refleksji, która mówi, że tak nie jest, że świat jest na czym innym zbudowany i sama wolność to nie jest jeszcze wartość, której należy poświęcić wszystkie inne wartości. Wolność jest ku czemuś i wolność jest narzędziem, ale tylko z faktu, że możemy robić co chcemy, to akurat my Polacy, mając bardzo złą pamięć polskiej samowoli, musimy być ostrzeżeniem dla innych, żeby tego przypadkiem nie robić. Znaczy my mamy taką świadomość, że możemy korzystać właśnie z tych dobrodziejstw wszystkich, które nam jednak Unia przynosi. Taka Unia, która już kiedyś była, no w XVI wieku. I czy my nie umiemy z tego korzystać? No, ja myślę, żeśmy nieźle na tym skorzystali materialnie, ale także i niematerialnie. Polska jest dużo bardziej cywilizowanym i kulturalnym krajem dzisiaj niż była 20 parę lat temu. I to się wszystko stało w wielkim stopniu za sprawą Europy. No tak, ale w tej chwili jest to negowane przez ogromne rzesze społeczeństwa. I dlaczego tak się dzieje? Czy to społeczeństwo jest nieświadome? Ja myślę, że jest jakieś dużo zamętu, nie mamy dobrej komunikacji społecznej, nie umiemy się naprawdę porozumiewać i właściwie z tym jest akurat teraz coraz gorzej. Bo gdybyśmy sięgnęli do rozsądnej, krytycznej refleksji, to możemy się włączyć w naprawianie Europy, ale żeby się od niej odwracać, to jest absurd. I to jest dla nas samych zabójcze. Ta świadomość... Wczoraj przeczytałem, że powstaje jakaś organizacja, która ma na celu walkę ze szczepieniami, bo Chrystus nie był szczepiony. Czy taka świadomość i w ogóle w tej chwili ta przynależność do pewnej myśli, której jest pan partyzantem, że tak powiem, to znaczy kościoła, wiary, etyki tej katolickiej, czy to zdaje egzamin? Czy Kościół może odegrać tu jakąś dużą rolę w kształtowaniu świadomości? Proszę pana, musimy być ściśli, bo bardzo łatwo powiedzieć jakiś slogan, który co najgorsze jeszcze ludzie zapamiętają, a okaże się zupełnie pusty. Który Kościół? Kościół to jest wspólnota wiernych i to my wszyscy, którzy czujemy się chrzczeni i związani tym wyborem. I Kościół to jest Kościół hierarchiczny, to są biskupi, kardynałowie. To już są troszkę dwie różne perspektywy, w jakich patrzymy. Na pewno ten Kościół hierarchiczny, zorganizowany, odgrywał niebywałą rolę w czasach przede wszystkim komuny, odgrywał wielką rolę w początku naszych przemian i rzeczywiście dzisiaj odgrywa tę rolę mniej skutecznie, wydaje mi się, albo no mniej efektywnie, to samo. Natomiast co do wspólnoty wiernych, no to ja nie tracę nadziei, że chrześcijaństwo, na którym wyrosła nasza najlepsza ze wszystkich cywilizacji, jakie kiedykolwiek były na tej ziemi, że chrześcijaństwo straciło swoją moc inspiracji. Nie, ja wierzę, że nie straciło. Jest to wiara, w której trzeba ciągle sięgać do korzeni, do podstaw, do tego, na czym ono stoi. I wydaje mi się, że tu siła inspiracji jest ogromna. Ja mam nadzieję, że z pańskiego skrótu myślowego nie wyniknie, że ja jestem partyzantem
ucieczki od szczepień. Ja jestem szczepiony i bardzo wszystkim to zalecam. Natomiast tak, ale właśnie, ale wolność, o której się mówi, to właśnie jest także bezkarność głupoty. Jak wszystko wolno, to każde głupstwo jest dopuszczalne przez innych. I w tym jest jakaś pułapka, w taką pułapkę, żeśmy wpadli. Ludzi niemądrych zawsze było wielu, ale nigdy nie mieli takiego silnego głosu jak dzisiaj. Po prostu ta wolność została im oferowana trochę na kredyt, na wyrost. Ale produkuje pan bardzo dużo filmów związanych właśnie z tym tematem i dziękujemy bardzo za to, bo ja przynajmniej mam takie zdanie, że takich filmów nam potrzeba, takich dyskusji potrzeba. I można by wymieniać mnóstwo filmów, które są związane właśnie z religią, wiarą, kościołem, etyką. Ale jest pan krytykowany też w związku z tym właśnie. I niedoceniany chyba przez Kościół, że Kościół obojętnie przechodzi obok pana dzieł mówiących o tych sprawach. Proszę pana, nie wiem, czy bym lepiej na tym wyszedł, gdyby Kościół mnie chwalił lub popierał. Natomiast proszę mi wierzyć, nie czuję żadnej krzywdy i żadnego żalu. Są w Kościele najrozmaitsi ludzie i są tacy, z którym mam głębokie zrozumienie. Są pisarze, są organy komunikacji społecznej przykościelne, które mnie bardzo wspierają. Przy awanturze o mój ostatni film katowicki, gość niedzielny, wspierał mnie wzruszająco po prostu, bo był sam przeciw wszystkim pismom, które próbowały wdeptać mnie w ziemię. Proszę pana, także ja nie mam po prostu jak krzywdy i tu ze mnie pan mojego kompleksu nie wydobędzie. Ale oczywiście marzyłbym o wielkim mecenacie Kościoła, marzyłbym o tym, żeby papieże zamawiali filmy, które my byśmy tworzyli, ale nie bardzo wierzę, że to do tego doczekam. Ale wtedy by był to film dworski. Na pewno, ale to miałby być film polski i boski jednocześnie i ja bym go chętnie zrobił, gdybym umiał, ale nie mam takiej propozycji. Trudno zadać jakieś pytanie panu, gdzie pan swoją twórczością odpowiedział już na wszystkie pytania, jeszcze 20 pytań do przodu albo 200. Ale chciałbym zapytać, jak to się dzieje na świecie, bo zna pan kilka języków. I chciałem spytać, bo jedną z pasji pana to też jest dyplomacja, prawda? Pan mówi, że teraz ma jakieś zajęcia też dla dyplomatów, zdaje się? Miałem, to prawda, zdarzało mi się, ale to są takie tylko przelotne romanse. To nie jest moja prawdziwa miłość, a w ogóle zaczęła się 20 parę lat temu. No, nigdy wcześniej nie mieliśmy w ogóle ram, w których można by się o tą dyplomację PRL-owską ocierać. To nie było wtedy zwykłe. Ale zaproponowano panu stanowisko, czy też rolę ambasadora. Tak, to się zdarzyło nawet kilkakrotnie i dziękować Bogu. Nie dałem się namówić z pomocą żony i profesora Bartoszewskiego, który mi bardzo tak dobrze i prosto poradził. Powiedział, więcej pan straci niż Rzeczpospolita zyska. Ale dlaczego? Bo jest to posłannictwo, jest to misja nieprawdopodobna i ludzie pana talentu właśnie powinni obsadzać takie stanowiska. Nie mam tej pewności. Lepszych nie ma. No. Bo mam nadzieję, że w tym, co robię w twórczości, w gruncie rzeczy robię to samo. I może jednak bardziej skutecznie, bo dyplomacja dzisiaj jest właściwie w czasie, kiedy są telefony, e-maile. Dyplomacja zmienia swój charakter. To już nie jest ta prawdziwa reprezentacja kraju, w której człowiek reprezentujący kraj ma plenipotencję i naprawdę wykuwa relacje z jakimś innym krajem. Dziś to się wszystko jednak odbywa inaczej i chyba cała dyplomacja się na naszych oczach zmienia. Nie jest już tak pociągająca, jak mogła być w czasach Talleyranda czy Metternicha. Czy pan przekłada miarę polską, czy tak się dzieje na świecie, że też nie korzystają dyplomacji z takich wielkich umysłów, takiego intelektu niektórych ludzi, intelektu, który nie jest wykuty, wyuczony, ale dany od jakiejś siły wyższej? Nie pan, było paru, z tego trzeba skorzystać. Paru pisarzy było w dyplomacji, zasłużyło się w historii. Pamiętamy Iwaszkiewicza w Danii. Pamiętamy kilku innych wybitnych pisarzy, którzy się w tej dyplomacji sprawdzili. Ale to chyba nie jest naturalne i trzeba iść za swoim
prawdziwym powołaniem, a dyplomacja to jest tylko drobna przygoda, czasem okazja, żeby się przyjrzeć ludziom, a czasem nie chce się artyście wsłuchiwać w to, co mówią, bo mnie dużo bardziej interesuje to, co się dzieje z ich rękoma, nogami, tym, jak biorą oddech, tym, jak siorbią herbatę. Ja to widzę dużo wyraźniej niż inni dyplomaci i to mnie naprawdę interesuje. A w rządzie, czy jest zapotrzebowanie na mądrych ludzi? Proszę zapytać rządu, proszę pana. Nie, no, ale rządy się zmieniają, to już nie chodzi tylko o ten. Czy w ogóle ktoś szuka wśród intelektów? Wie pan, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, czy szuka, ale chyba nie znajduje. Na razie stawiam kropkę koło pana nazwiska. Panie Krzysztofie, proszę coś przekazać, bo tu za sprawą filmowca naszego będzie to w internecie. Co chciałby pan przekazać młodym ludziom? Co jest najważniejsze w życiu? Wiecie pan, gdybym to wiedział, to bym już dawno wysyłał takie SMS-y. Ale oczywiście tego nie wiem. Nie mam takiego jednego przesłania. Ale na pewno próbuję ludzi przekonać, że nie sposób przejść przez życie bez odwagi, bez ryzyka i bez jakiegoś takiego upodobania do prawdy. Kłamstwo nas najgłębiej rozkłada. I to kłamstwo takie nawet małe, drobne, osobiste, w takim często życiu prywatnym, to wszystko składa się na to, że człowiek się potem rozsypuje. I zawsze tak bym się upominał o prawdę, różnie w sztuce, żeby sztuka była prawdziwa. Oczywiście w taki umowny sposób, jakbyś potrafi. Ale to właśnie chyba jest dzisiaj takie najważniejsze wskazanie. Nie kłamać. Ani sobie, ani ludziom. Te oklaski są dla prawdy, nie dla mnie, więc dlatego się nie kłaniam. Panie Krzysztofie, jeszcze jedno. Teraz nie chcę wymuszać pytaniem żadnej odpowiedzi, ale zbliżamy się powoli do końca naszego koncertu. I tak, co pan nam chciał przekazać teraz jeszcze oprócz tego, że nie kłamać? No wie pan, żąda ode mnie całych 10 przykazań. To już byłoby dużo. Chociaż ktoś powiedział, że po co tych filmów 10, wystarczyło 8. To było tak z filmem z Dekalogiem Kieślowskiego, kiedy u schyłku PRL-u już w telewizji brakło pieniędzy. Myśmy mieli 8 odcinków nakręconych i pani redaktor powiedziała, a może to wystarczy. No właśnie, ja bym zlikwidował nieco załóż. Na ten temat już wiem, że i Mojżesz prowadził rozmowy, ale nic nie uzyskał. No ale niech pan się zatrzyma chociaż na jednym przykazaniu i powie tak, żebyśmy wyszli z tą prawdą w sercu. To jest oczywiście przykazanie o niedawaniu fałszywego świadectwa. Akurat fałszywych świadectw mamy dzisiaj multum i wszędzie. I ktoś mówi nam, że weszliśmy w epokę postprawdy, co jest jakimś okropnym wyrokiem na nas, jeśli by tak było rzeczywiście. Nie wierzę w postprawdę, wierzę, że prawda zostaje zawsze na tym samym miejscu, gdzie była. Więc czepiam się tego, bo to jest w życiu publicznym i osobistym bardzo podobne. A poza tym oczywiście myślę, że trzeba bardzo walczyć z tym, żeby nie patrzeć za dużo wstecz za siebie. Wydaje mi się, że to robimy dzisiaj niepotrzebnie, że dużo bardziej trzeba wychodzić naprzód, ponieważ świat się zmienia radykalnie, będzie w nim zupełnie inaczej, a wszystkie głębokie zasady zostaną zawsze te same. Więc na tę przyszłość warto dzisiaj zwrócić uwagę i pomyśleć, jak my będziemy wyglądali za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i co my możemy wnieść do tego z naszego doświadczenia, z tego, cośmy przeżyli przez naszą bolesną historię, ale co z tego dla przyszłości wynika. Tych pytań zadajemy sobie za mało. Proszę państwa, pan Krzysztof Zanussi to jest w tej chwili już hasło encyklopedyczne, i we wszystkich Larusach, encyklopediach, Wikipediach,
na całym świecie można zobaczyć, kto to jest i jak pięknym, wspaniałym jest ambasadorem, naszym ambasadorem, polskim ambasadorem na świecie. Dziękujemy, panie Krzysztofie, za to wszystko, co pan nam przekazał swoim dziełem. Dziękujemy, a poza tym ma pan serce na dłoni. Kardiolog uchwali. Maestro, melodia z filmu, o serce na dłoni.